Jezus jest Jahwe. Zwiastun Jahwe. Głos się odzywa: przygotujcie na pustyni drogę pańską, wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego. Każda dolina niech będzie podniesiona, a każda góra i pagórek obniżone, co nierówne niech będzie wyrównane, a strome zbocza niech się staną doliną. I objawi się chwała pańska i ujrzy to wszelkie ciało pospołu, gdyż usta Pana to powiedziały. Księga Izajasza, 40 rozdział, 3 do 5 wersetu. Rzekli mu więc: kim jesteś? Musimy dać odpowiedź tym, którzy nas posłali. Cóż powiadasz sam o sobie? Rzekł: ja jestem głosem wołającego na pustyni. Prostujcie drogę Pana, jak powiedział Izajasz, prorok. Ewangelia Jana, 1 rozdział, 22 do 23 wersetu. W księdze Michała możemy przeczytać zadziwiająco dokładne proroctwo zapowiadające miasto, do którego przyjdzie Jahwe. Teraz, przechodząc do księgi Izajasza, przyjrzymy się proroctwu pokazującemu, że Jahwe będzie miał zwiastuna, kogoś, kto pojawi się bezpośrednio przed nim, aby ogłosić jego przyjście i jego służbę. Proroctwo Izajasza jest równie imponujące i precyzyjne jak proroctwo Micheasza. Izajasz, który był współczesnym prorokiem Micheasza, został nazwany ewangelistą Starego Testamentu, a jego 66-rozdziałowa księga została nazwana piątą Ewangelią. Micheasz prorokował od około 740 roku do około 687 roku przed naszą erą. I Izajasz od 740 przed naszą erą do 681. Obaj żyli i służyli w Judzie, więc nie ma wątpliwości, że znali się nawzajem. W tej piątej Ewangelii Izajasz, wzniosły prorok, śpiewa pieśni zbawienia i proroczo wskazuje na Mesjasza, który zbawi i wyzwoli swój lud, a także przyniesie światło narodom. Rozdział 40 Izajasza rozpoczyna nową sekcję jego księgi, której głównym punktem proroctw są cierpienia Mesjasza, sługi i jego chwalebne królestwo. Zmiana charakteru tej księgi Izajasza oraz dokładność jego przepowiedni dotyczących niewoli babilońskiej sprawiły, że liberalni uczeni mówią o późniejszym tak zwanym Deutero-Izajaszu, który rzekomo żył i rzekomo pisał po niewoli babilońskiej. Jednak kompetentni ewangeliczni uczeni całkowicie obalili tę teorię. Izajasz przepowiada obalenie Babilonu w rozdziale 13. Czy ten, w cudzysłowiu, pierwszy proto-Izajasz żył również po tym fakcie? Wiele wyrażeń i słów używanych w rozdziałach 40 do 66 jest również używanych w rozdziałach od 1 do 39, które są unikalne dla Izajasza. Sam ten fakt wskazuje na wewnętrzną jedność Izajasza, że jest jeden pisarz, a nie dwóch. Wreszcie wielu pisarzy Nowego Testamentu i sam Pan Jezus Chrystus przypisywali słowa drugiej połowy tej księgi prorokowi Izajaszowi, jak widzimy w Ewangelii Mateusza 8:17 albo Łukasza 4:17-21 albo w liście do Rzymian 10:16. Rzeczywistość jest taka, że liberalni krytycy zaprzeczają możliwości proroczych przepowiedni,
a proroctwa Izajasza są tak dokładne i specyficzne, że muszą uczynić je historią albo poddać się Słowu Bożemu i pochylić się nad natchnieniem tej księgi. Rozdział 40 Izajasza rozpoczyna nową sekcję jego księgi, w której głównym punktem proroctw są cierpienia Mesjasza sługi i jego chwalebne królestwo. Chociaż tematy te poruszane są również w rozdziałach od 1 do 39, to jednak rozdziały 40 do 66 mają charakter bardziej proroczy, a mniej historyczny. Ta księga Izajasza, ta część księgi Izajasza została nazwana księgą proroczej pociechy ze względu na charakter zawartych w niej proroctw. W rozdziale 40 Izajasz otwiera pocieszenie, czyli zapowiedź o nadchodzącym poprzedniku Pana Jezusa, Janie Chrzcicielu. Wiemy, że to proroctwo odnosi się do Jana, ponieważ jest ono cytowane przez wszystkie cztery Ewangelie Nowego Testamentu w odniesieniu do niego. Sam Jan Chrzciciel cytuje to proroctwo, oświadczając, że był tylko głosem wołającym na pustyni i że nie był Mesjaszem, lecz raczej przygotowywał mu drogę, jak możemy przeczytać w Ewangelii Jana 1:23. W tym proroctwie jest jednak pewna porywająca prawda, która jest pomijana przez niektórych czytelników i demaskatorów. Izajasz stwierdza wyraźnie, że ten głos będzie zwiastował i przygotowywał drogę dla samego Jahwe. Będzie wołał: uczyńcie prostą autostradę na pustyni dla naszego Boga. Mesjasz będzie Bogiem Jahwe. Będzie Bogiem Jahwe, a przy jego przyjściu objawi się chwała Jahwe. Mesjasz jest Bogiem Jahwe, a przy jego przyjściu objawiła się chwała Jahwe. Kiedy przechodzimy do wypełnienia się tego proroctwa w Nowym Testamencie, widzimy, że to Pan Jezus jest w ten sposób zwiastowany przez Jana Chrzciciela. Jakże niezgłębiona jest ta tajemnica łaski. Ten, który przyszedł na ten świat, aby być mężem boleści, zaznającym smutku, to nikt inny jak Jahwe, który jest godzien naszej czci i pełnego posłuszeństwa. Izajasz nie był jedynym prorokiem, który mówił o Janie Chrzcicielu. Malachiasz, ostatni prorok Starego Testamentu, również o nim prorokował, pisząc: oto ja posyłam posłańca mego, a on przygotuje drogę przede mną, jak mówi Księga Malachiasza 3:1. Nasz autorytet w stosowaniu tych słów dotyczących posłańca Jahwe do Jana Chrzciciela wynika z faktu, że fragment ten jest cytowany w trzech Ewangeliach jako wskazujący właśnie na niego. I nie ma nic prostszego niż to. Możesz porównać. Ewangelia Mateusza 11:10, Marka 1:2 i Łukasza 7:27. Tak więc zarówno Michał, jak i Izajasz przepowiedzieli przyjście Jana Chrzciciela i obaj prorocy są cytowani w Ewangeliach, aby pokazać, że przed Jahwe pójdzie zwiastun lub poprzednik, że przed Jahwe poszedł zwiastun i poprzednik Jan Chrzciciel. W proroctwie Malachiasza jest wiele interesujących rzeczy, ale w świetle tego, co rozważaliśmy, ważne jest, aby zauważyć, że bardzo wyraźnie przemawia Jahwe. Można to łatwo potwierdzić, jeśli czytelnik Słowa Bożego poświęci czas na przestudiowanie kontekstu proroctwa, czytając Księgę Malachiasza 2:11-14. Niestety podział na rozdziały między rozdziałem 2 i 3 przerywa nieco przepływ, gdyż proroctwo z rozdziału 3 z wersetu 1, czyli z rozdziału 3 werset 1, pochodzi od tego samego mówcy, co w rozdziale 2, to znaczy Pana Zastępów Jahwe. A porównując to z relacjami ewangelicznymi, stwierdzamy, że tak jak zauważyliśmy w proroctwie Izajasza, to Pan Jezus jest tym, któremu drogę przygotowuje Chrzciciel. Jahwe mówi, że posyła
mojego posłańca, w cudzysłowie mojego posłańca, aby przygotował drogę przede mną. Przygotował drogę przede mną. Jednak w trzech Ewangeliach, w trzech ewangelicznych cytatach tego proroctwa Duch Święty dokonuje ciekawej, interesującej zmiany. Zaimek osobowy został zmieniony z mnie, ja, na twój. Sugerowano, że powodem tego jest fakt, że w Ewangelii rozróżnienie między osobami boskimi jest ujawnione w sposób, w jaki nie mogło to mieć miejsca w Starym Testamencie. To ojciec mówi do syna. On istniał przede mną, mówi Jan Chrzciciel. On istniał przede mną. Jan Chrzciciel jest jedną z wielkich postaci Nowego Testamentu, a właściwie jednym z największych ludzi w całej Biblii. Pan Jezus Chrystus mógł o nim powiedzieć, że wśród tych, którzy się rodzą z kobiet, nie było nikogo większego od Jana. Tak mówi m.in. Ewangelia Łukasza, 7 rozdział, 28 werset. Jednak jedynym pragnieniem Jana Chrzciciela było podkreślenie osobistej godności Pana Jezusa i tego, aby jego własna służba, to znaczy Jana Chrzciciela służba, aby jego własna służba osłabła w świetle tej godności Pana Jezusa. Jan Chrzciciel powiedział, że nie był godzien nawet rozwiązać sandałów temu, czyli Chrystusowi, temu, którego przedstawiał Izraelowi i że on, czyli Pan Jezus Chrystus, on musi wzrastać, ale ja, czyli Jan Chrzciciel, ja muszę maleć. On musi wzrastać, ale ja muszę maleć, jak mówi Ewangelia Jana, 3 rozdział, 30 werset. Cóż za przykład pokory, ale i wierności swemu powołaniu, by uczynić znanym Izraelowi tego, który przychodzi z góry, jak mówi Ewangelia Jana 3:31. Uderza nas to w stwierdzeniu Jana, że ten, który przyjdzie po nim, będzie z konieczności preferowany przed nim ze względu na to, że on był przed nim. Możesz to porównać z Ewangelią Jana, 1 rozdział, 30 werset. Ale co właściwie oznaczają te słowa Jana? W rozumieniu tego pomoże nam dosłowne tłumaczenie: za mną idzie mąż, który był przede mną, bo pierwej był niż ja. Tak mówi nam m.in. Ewangelia Jana, 1 rozdział, 30 werset. Wiemy, że Jan urodził się około 6 miesięcy przed Panem Jezusem. I stąd stwierdzenie, że po mnie przychodzi człowiek, ale kiedy ten człowiek przyszedł na świat, a następnie rozpoczął swoją publiczną służbę, z konieczności ma wyższą rangę niż Jan. Powód tego jest oczywisty, bo on istniał przede mną. Jest on Bogiem i jako boska osoba wchodząca na ten świat zajmuje pierwsze miejsce w randze. To pomaga nam zrozumieć naukę, że jest on pierworodnym wszelkiego stworzenia, jak mówi list do Kolosan, 1 rozdział, 15 do 17 wersetu. On był stwórcą i jako taki istniał przed wszystkimi rzeczami i dlatego ma pierwszeństwo, gdy przychodzi do swojego własnego stworzenia. Jan skakał z radości w łonie swojej matki w obecności tej wielkości. Jak mówi nam Ewangelia Łukasza 1:43-44. Porównanie Jana Chrzciciela i proroka Samuela jest bardzo ciekawą rzeczą, którą możemy tutaj zrobić. Badając życie Jana Chrzciciela jako tego, który miał zwiastować nadejście Jahwe, należy zwrócić uwagę na jeszcze jedną interesującą kwestię, a mianowicie na zadziwiające podobieństwo między jego życiem i służbą, a życiem i służbą proroka Samuela. Matki każdego z tych wielkich mężów były bezpłodne i narodziny ich synów były odpowiedzią na modlitwę, jak mówi pierwsza księga Samuela, 1 rozdział, 5 werset oraz Ewangelia Łukasza, 1 rozdział, 7 werset. Ojciec Samuela był lewitą. Ojciec Jana Chrzciciela był kapłanem. Zarówno Jan, jak i Samuel byli Nazyrejczykami. Nazyrejczykami. Czyli od ślubu Nazyreatu. Byli Nazyrejczykami od urodzenia.
a do służby dla Pana poświęcili się jeszcze przed narodzeniem. Zarówno matka Samuela, jak i ojciec Jana modlili się, chwalili i prorokowali po narodzinach swojego dziecka, o czym mówi nam pierwsza księga Samuela 2 od 1 do 10 oraz Ewangelia Łukasza od 1, pierwszy rozdział od 67 do 80. Urząd proroczy. Urząd proroczy rozpoczął się od Samuela, o czym czytamy w Dziejach Apostolskich 3:24, a urząd proroczy zakończył się na Janie Chrzcicielu, o czym mówi nam Ewangelia Mateusza 11:11. Pismo Święte zwraca również uwagę na wyjątkowe ubranie, którym byli przepasani na początku swojej posługi. Mówi nam o tym m.in. pierwsza księga Samuela 2 od 18 do 19 wersetu oraz Ewangelia Marka, pierwszy rozdział od 6 wersetu. Oczywistym podobieństwem między tymi dwoma mężczyznami, które jest bardziej istotne dla naszego tematu, jest to, że obaj byli poprzednikami króla Izraela. Samuel namaścił Dawida rogiem oleju, otrzymawszy boskie instrukcje, że to jest on. Jak mówi nam przecież pierwsza księga Samuela, 16 rozdział, 12 do 13 wersetu. I Duch Jahwe spłynął na Dawida od tego dnia. Z kolei Jan Chrzciciel ochrzcił Pana Jezusa w Jordanie, aby mógł On, czyli Pan Jezus Chrystus, być objawiony Izraelowi. Następnie zstąpił Duch Święty i zamieszkał na Nim, to znaczy na Panu Jezusie Chrystusie, jak mówi nam Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, 31 do 32 wersetu. Zachęcam, żebyś się zatrzymywał w tych miejscach, gdzie podawane są adresy biblijne i sprawdzał je w swojej Biblii. Należy tu stwierdzić, że heretycka nauka, że Pan Jezus w cudzysłowie stał się Chrystusem przy swoim chrzcie lub że nie był świadomy swego synostwa, aż do tego czasu musi być potępiona w najostrzejszych słowach. Niestety, podobną heretycką naukę głosił w czasie przygotowania tej książki bardzo znany i popularyzowany kaznodzieja John F. MacArthur Jr. Nawet w Polsce ostatnio ukazała się ta pozycja, którą napisał w czasach, gdy sam był wyznawcą bardzo niebezpiecznego poglądu. W książce The Eternal Sonship of Christ jest udokumentowane pierwotne zaprzeczenie wiecznemu synostwu Pana Jezusa przez tego autora, czyli przez Johna F. MacArthura. I tutaj jest wyraźnie wskazane, że on w stronach, na stronach 32, 33 i 34 i 35 jest udokumentowane, że John F. MacArthur zaprzeczał właśnie temu, czego uczy Biblia w tym zakresie. A więc należy traktować, że ta główna książka Johna F. MacArthura powstała w czasach, kiedy on zwyczajnie był niewierzącym poganinem, takim samym jak Hari Krishnowcy, czy buddyści, czy jacyś inni hinduiści, czy mahometanie. Nie ma żadnej wartości w tym przesłaniu tego człowieka z tamtego czasu, ponieważ nie był w stanie człowiek, który nie był wyznawcą Chrystusa, powiedzieć prawdy na temat Ewangelii Chrystusa. I nie przypadkiem ta jego Ewangelia według Jezusa Chrystusa jest niemal identyczna z fałszywą Ewangelią Świadków Jehowy, z fałszywą Ewangelią rzymskich katolików, z fałszywą Ewangelią Adwentystów Dnia Siódmego i nie przypadkiem jest promowana przez środowiska ekumeniczne oraz wszystkich, którzy popierają wszelkie antychrystusowe ruchy. I tak jak powiedziałem, należy tu stwierdzić, że heretycka nauka, że Pan Jezus stał się Chrystusem przy swoim chrzcie lub że nie był świadomy swego synostwa aż do tego czasu, musi być potępiona w najostrzejszych słowach. I jest to bardzo niebezpieczne też zaprzeczanie wiecznemu synostwu Pana Jezusa Chrystusa. Istnieje również uderzająca korelacja w wydarzeniach następujących po śmierci Samuela i po śmierci Jana, o czym
Możemy przeczytać w pierwszej księdze Samuela, 25 rozdział, pierwszy werset i po porównaniu tej pierwszej księgi Samuela 25:1 z Ewangelią Mateusza 14:10-13. Po śmierci Samuela Dawid zszedł na pustynię ze swoją grupą zwolenników. Pan Jezus na wieść o śmierci Jana udał się na pustynię ze swoimi uczniami. Obie okazje wymagały czasu samotności i czasu refleksji, bo wielki prorok Pana umarł. Jakże wspaniała jest boska inspiracja i jedność Pisma Świętego. Ale poza natchnionymi przez Ducha Świętego podobieństwami między Samuelem prorokiem a Janem Chrzcicielem istnieje jeden bardzo wyraźny kontrast. Samuel był poprzednikiem króla Dawida, który choć był mężem Chrystusa, był mężem wskazującym na Chrystusa, był tylko człowiekiem o podobnych namiętnościach jak my. Natomiast Jan Chrzciciel był poprzednikiem samego Boga Jahwe. Był głosem wołającym na pustyni: przygotujcie drogę Jahwe, wyprostujcie na pustyni ścieżki dla naszego Boga. Ten głos w księdze Izajasza 40, werset 9, mówi dalej: powiedz miastom judzkim, oto twój Bóg. Zarówno Samuel, jak i Jan Chrzciciel mieli zaszczyt przedstawić narodowi izraelskiemu jego króla, ale Jan Chrzciciel miał również nieoceniony przywilej przedstawienia im ich Boga. Czy można się dziwić, że Jan Chrzciciel mógł powiedzieć o tym jedynym: nie jestem godzien nosić jego sandałów? Nie ma takiej opcji. Jeszcze taka uwaga końcowa. Niektóre z wcześniejszych greckich manuskryptów Ewangelii Marka 1:2 przypisują to proroctwo Izajaszowi, jak na przykład widzimy to w ESV. Tutaj możemy to zobaczyć, ESV. W tekście, na którym oparte jest ESV, czyli tym wydaniu greckiego Nowego Testamentu, widać ewidentnie, że właśnie tutaj w Marka 1:2, 1:3 jest to oddane, faktycznie przypisane kathos gegraptai ento hesaja to profete idu apostelloton angelon mu pro prosopu su hos kataskeoasei ten hodon su fone bo ontos ente eremo hetom i masate ten hodon kyriu eutheias pojete tas tribus autu. Faktycznie jest przypisane Izajaszowi Hesaja to profeta. Podobnie widać to w John Nelson Darby New Translation, czyli widzimy w tym wydaniu Marka 1:2 i 1:3. Tak jak tutaj widać. As it is written in Isaiah the prophet, behold, I sent my messenger before thy face, who shall prepare thy way. Voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make his path straight. I tutaj jest przypis, który nam pokazuje, że textus receptus jest tutaj w tym zakresie taki, że in the prophets liczba mnoga, czyli w prorokach. No i tutaj jest bardzo ciekawa informacja, że zamiast Izajasza w niektórych rękopisach jest właśnie w prorokach. No i jeśli weźmiemy sobie Scrivenera Nowy Testament, Textus Receptus, tutaj
Widzimy marka 1, 2, 1, 3. I tu jest napisane Hos Gegraptai Entois Prophetais. Czyli widać, że tutaj jest Prophetais. Liczba mnoga nie ma wyraźnie wskazane na Izajasza. Mamy takie zestawienie. Textual Key of the New Testament. I tutaj jest lista takich właśnie kontrowersyjnych punktów. I jest wymienione marka 1, 2, 1, 3. I tu jest uwaga taka. The prophets is replaced by Isaiah the prophet. I to znaczy, że prorocy jest zamienione przez Izajasz prorok. No i powodem tego jest to, że Marek cytuje również z Izajasza, pierwszy rozdział, trzeci werset, i celowo myli te dwa proroctwa, ponieważ Izajasz jest głównym prorokiem z tych dwóch, a Malachiasz jest uprzedzany przez Izajasza, tylko do niego się odwołuje. Także warto przeczytać dla naszych rozważań Ewangelię Łukasza 1,36 oraz Ewangelię Mateusza 3,11. To na dzisiaj tyle.